Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym dniu tej wyprawy. Witam Was w takich przepięknych okolicach miasta Bishop. Znajduje się około 100 mil od tego miasta i jadąc wczoraj wieczorem właśnie zauważyłem, że są tutaj tak zwane dispersed campgrounds, czyli po prostu takie darmowe miejsca kempingowe, gdzie możecie się zatrzymać, czy to w namiocie, czy w kamperze, czy w takim vanie, jakim ja właśnie w tym momencie podróżuję. I zaczynamy dzień od bardzo dobrego śniadania, także zapraszam. Śniadanie się szykuje, a raczej ja je szykuję, ale zobaczcie, chciałem Wam pokazać miejsce, w którym właśnie jestem zaparkowany. Tutaj jest van, szuflada wysunięta i tak wygląda otoczenie. Góry dookoła mnie, widzicie? Bardzo pięknie to wygląda. A tam daleko leci autostrada 395, bo ja jestem dosłownie może tak 10 minut od autostrady zaparkowany. Tam są jakieś takie pojedyncze domy pod górami. Ja czytam Wasze wszystkie komentarze i widziałem właśnie, że bardzo wiele osób pytało się o miejsca, w których zatrzymuje się na noc, o dokładne lokalizacje. Tylko pamiętajcie, że ja jestem taką akcją jednoosobową i sam kręcę i edytuję swoje filmy, sam wyszukuję muzyki i również sam odpisuję na Wasze wiadomości i na Wasze komentarze. I czasami po prostu nie wyrabiam, żeby od razu odpisać na jakąś wiadomość i potem ta wiadomość ginie i ta osoba tak naprawdę nigdy nie dostanie lokalizacji tego miejsca. Dlatego pomyślałem, że uruchomię taką nową usługę. Będzie link tutaj albo mail po prostu pod filmem i będziecie mogli napisać na tego maila, zapytać się o konkretną lokalizację, na przykład restauracji, miejsca kempingowego. Robię to po to, żeby to troszeczkę posegregować, bo jeżeli do mnie pisze bardzo dużo ludzi, ja czasami nie odpiszę na tą wiadomość, to ta wiadomość później gdzieś tam zginie i nigdy na tą wiadomość nie odpiszę. Dlatego jeżeli chcecie znać lokalizację danego miejsca, w którym się zatrzymuję na noc na przykład, to piszcie na tego maila pod filmem. Pomoże mi to bardzo w po prostu jakby posegregowaniu tych wszystkich wiadomości i no, będę miał pewność, że każdemu odpisałem. Także ten mail jest tylko i wyłącznie, jeżeli chcecie znać lokalizację jakiegoś miejsca. Także piszcie śmiało, jeżeli interesuje Was jakieś miejsce kempingowe, na którym się zatrzymywałem w trakcie tego wyjazdu. Za dużo wsadziłem do środka, więc nie da się tego zawinąć, ale mniej więcej wiecie, o co chodziło. Po prostu takie śniadaniowe burrito z wołowiną, awokado, jajkiem, kolendrą, szczypiorkiem i co tu jest jeszcze? A, ser i ostry sos. Także smacznego. Runda numer dwa. Prawdopodobnie jeszcze zjem trzecie, bo jestem na maksa głodny. Wczoraj wieczorem nic praktycznie nie zjadłem, więc myślę, że jeszcze trzecie i będzie ok. Potem trzeba posprzątać tutaj i ruszam dalej w trasę. Taki ogólnie kosmiczny klimat tutaj trochę jest. Zobaczcie, te skały wyglądają jak takie skały wulkaniczne. A van stoi sobie tam o zaparkowany. Spójrzcie na to, przyjechałem w nocy i no, wziąłem pierwsze miejsce kempingowe, jakie było po prostu dostępne. Zobaczcie, jaki tutaj jest przepiękny widok. Stolik, miejsce na ognisko, pętla, gdzie można sobie zawrócić bez wycofywania, jeżeli macie jakiegoś większego kampera. No i oczywiście
widok tutaj na pasmo górskie. Super to wygląda. Nie chciało mi się za bardzo jeździć wczoraj po tej drodze, dlatego po prostu wziąłem pierwsze dostępne miejsce. Korzystając z tego, że większość dzisiejszego dnia spędzę po prostu za kółkiem wracając do domu, to chciałem z Wami właśnie porozmawiać na temat kilku rzeczy. Pierwszą z nich będzie właśnie spalanie w tym samochodzie. To, co Wam pokazałem w ostatnim odcinku, czyli te 15,1 litra na setkę, to było spalanie przy prędkości 55 mil na godzinę. Ten samochód, jeżeli sobie sunie właśnie tak 55 do 60, to wtedy ma takie w miarę dobre spalanie, tak jak właśnie widzieliście na stacji. Jeżeli zacznę jechać tym samochodem szybciej powyżej 65 mil, co daje nam około 110 km na godzinę, to wtedy spalanie wzrasta praktycznie dwukrotnie. Pamiętajcie, że ten samochód ma aerodynamikę takiej meblościanki z lat 70. Wiecie, takiego kredensu, który stał u każdej babci u nas właśnie w domu. I w momencie, kiedy zacznę po prostu jechać szybciej, bez sensu, w ogóle to jest niewarte. Mi się tak naprawdę nigdzie nie śpieszy, więc mogę sobie sunąć 55-60 mil. To jest dalej, moi drodzy, 90 km na godzinę, więc taka prędkość moim zdaniem jest odpowiednia na podróżowanie, jeżeli się na przykład nigdzie nie śpieszycie. Co innego, jeżeli ciśnie Was gdzieś czas i musicie dojechać gdzieś na daną godzinę, to wtedy warto po prostu przycisnąć. I to prowadzi nas do kolejnego tematu, bo bardzo wiele osób pisze do mnie z pytaniami, czy na przykład jeżeli planujecie swoją podróż po Stanach, to powinniście rezerwować noclegi jakby z wyprzedzeniem, wiecie, na przykład miesiąc, dwa miesiące wcześniej. Słuchajcie, jeżeli na przykład nie jedziecie do jakiegoś bardzo popularnego miejsca, gdzie jest ograniczona ilość hoteli, to bardzo łatwo sprawdzić w momencie, kiedy już szukacie. Możecie zobaczyć, czy na tygodniu jest dużo dostępnych pokoi, czy na przykład na weekend jest dużo dostępnych pokoi i możecie na podstawie tego po prostu ocenić, czy to miejsce jest bardzo oblegane przez turystów, czy nie. Jeżeli na przykład nie jedziecie do takiego miejsca, to bez sensu w ogóle rezerwować noclegi wcześniej. Wystarczy, że zrobicie to dzień wcześniej albo tego samego dnia. Bardzo często te aplikacje, takie jak Hotels.com czy Booking.com, robią przecenę, jeżeli rezerwujecie hotel w danym dniu, powiedzmy po godzinie 16 czy po godzinie 17. Możecie ten sam pokój znaleźć na przykład taniej. Hoteli w Stanach tak naprawdę nie brakuje i jeżeli zaczniecie rezerwować na przykład swoje pokoje hotelowe z dużym wyprzedzeniem, to wyobraźcie sobie taką sytuację, że podróżujecie, macie jakiś tam plan podróży i gdzieś Wam się bardzo spodoba, ale nie możecie tam zostać, bo macie już na przykład zapłacony hotel gdzieś dalej i musicie tam dojechać i będziecie się stresowali, czy zdążycie, czy dojedziecie na czas, więc bez sensu. Planujcie sobie podróż mniej więcej, co chcecie właśnie zobaczyć, gdzie chcecie pojechać i potem dopiero planujcie hotele na przykład dzień lub dwa lub trzy dni, maksymalnie powiedziałbym tydzień przed Waszym wyjazdem, ale też nie planujcie właśnie wszystkich hoteli, bo to jest moim zdaniem trochę bez sensu. Kolejna sprawa to takie przemyślenia na temat vana. Podczas tego wyjazdu właśnie cały czas sobie notowałem, co jeszcze potrzebuję, co muszę zmienić albo co muszę zamontować. I pamiętajcie, tak jak Wam powiedziałem na samym początku, nie wszystkie rzeczy tutaj są jeszcze skończone. Tak jak duża ilość ludzi zauważyła, nie mam jeszcze właśnie żadnej kurtyny ani żadnej izolacji na tych bocznych drzwiach, więc tym będę się musiał zająć już niedługo, pewnie po przyjeździe do Reno. Mam już wyciętą kurtynę po prostu z tego samego materiału, który widzicie tutaj za mną i teraz muszę po prostu sobie przemyśleć jakieś takie, wiecie, mocowanie, żeby tą kurtynę móc zwinąć i może ją ukryć tak, jak ta z tyłu jest trochę ukryta.
Na pewno na tamtych drzwiach bocznych, też na górnej części, będę musiał zamontować jakąś izolację i potem przykręcić jakąś płytę, żeby zakryć te dziury po prostu. I na dolnej części chciałbym sobie zrobić na pewno jakąś półkę na buty i na pewno mocowanie, wiecie, na takie rzeczy jak siekiera, łopata i tym podobne takie przyrządy. Więc to są projekty, które będę wykonywał pewnie po przyjeździe. Wiecie, takie małe rzeczy, które nie zajmują dużo czasu. Można to zrobić dosyć szybko i z bardzo małym nakładem pracy. Także to będą właśnie rzeczy, którymi będę musiał się zająć. Jeżeli chodzi o taki całokształt podróżowania tym vanem, to muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się to podoba. Jest to niesamowicie wygodny sposób podróżowania, ze względu na to, że mogę tutaj mieć ze sobą wszystko, czego potrzebuję i w każdym momencie tak naprawdę mogę się gdzieś zatrzymać, jeżeli czas mnie nigdzie nie goni, i mogę to miejsce przekształcić w swoje, powiedzmy, miejsce kempingowe na noc. Takich miejsc darmowych w Stanach nie brakuje. Pamiętajcie, że tutaj jest bardzo dużo publicznego gruntu i te właśnie dispersed campgrounds znajdują się na publicznym gruncie, więc możecie się tam zatrzymać bez żadnych opłat. Możecie tam zostać, zalecane jest do 14 dni, ale pamiętajcie, że tam tak naprawdę nikt tego nie sprawdza. Czasami zajeżdżają specjalne służby, żeby po prostu posprzątać w łazienkach, jeżeli takowe łazienki są, na przykład przetrzeć te stoliki, wyzbierać trochę śmieci, jeżeli ktoś niestety zostawił coś po sobie, i tyle. W zależności od tego, gdzie jesteście, w jakim stanie, to te miejsca kempingowe mają różne zasady. Czasami można palić ognisko, czasami nie. To wszystko zależy tak naprawdę od sytuacji w danym stanie. Jeżeli jest jakaś naprawdę potężna susza, tak jak w tym momencie w Arizonie czy w Kalifornii, to czasami postawią taki tymczasowy znak, żeby nie palić ognisk w miejscach nieprzeznaczonych do tego. Jeżeli nie macie takiego, wiecie, kręgu metalowego, gdzie można rozpalić ognisko, no to nie powinniście. Jeżeli zrobicie to, no to wiecie, to jest wasza odpowiedzialność, jeżeli na przykład ten ogień wymknie się spod kontroli. A w takich miejscach właśnie, gdzie ja spałem przez te ostatnie kilka dni, no to widzieliście, że to jest duża otwarta przestrzeń i tam pogoda może się zmienić bardzo gwałtownie i może na przykład zerwać się bardzo silny wiatr. Co, zatrzymuję się dosyć często na stacjach benzynowych po to, żeby jeździć po prostu z pełnym zbiornikiem. Wiem, że to jest dodatkowa waga, ale chcę wyrobić w sobie taki nawyk, żeby w momencie, kiedy widzę stację benzynową i mam, powiedzmy, prawie pół zbiornika, no to żeby po prostu zajechać, zatankować na wszelki wypadek, jeżeli na przykład bym jechał gdzieś na jakieś miejsca kempingowe, powiedzmy dalej od głównej trasy, żeby mieć po prostu ten zapas benzyny. Docelowo tutaj na dachu, na tym vanie, będą takie specjalne płaskie karnistry. Wezmę chyba dwa takie 5-galonowe, czyli będę miał dodatkowe 10 galonów benzyny ze sobą, co da mi około 130-140 mil w terenie. Więc uważam to za bardzo dobry pomysł i ogólnie bardzo dobry wynik. Cały jakby ten przejazd, powiem wam, że na samym początku trochę się martwiłem, jeżeli chodzi o spalanie w tym samochodzie. Myślałem, że ono będzie na poziomie 25-28 litrów na setkę. Byłem na to gotowy, więc teraz tak naprawdę, kiedy okazało się, że to spalanie jest dużo, dużo niższe,
to no nie ukrywam, trochę mi ulżało i też przyszły mi nowe pomysły, co mogę tutaj zrobić jeszcze z tym vanem, żeby dołożyć trochę masy, bo jeżeli nawet dobiję tak do 20 litrów na setkę, no to będzie wszystko ok. Tak jak widzicie, pogoda nie dopisuje. Tam wysoko w górach pada śnieg, tutaj czasami na trasie pada deszcz, tam z kolei jest słońce, więc taki słaby dosyć dzień, ale no idealny po to, żeby po prostu jechać przed siebie. Więc tak to trzeba po prostu mniej więcej planować, że w momencie, kiedy wiecie, że będzie brzydka pogoda, zamiast siedzieć w jednym miejscu, to po prostu zmienić lokalizację. Ten kawałek trasy tutaj pomiędzy górami zawsze przy jakby pierwszym śniegu jest dosyć mocno zasypany. Tu potrafi spaść nawet pół metra śniegu przez noc, więc służby drogowe już są przygotowane do tego, bo jadę i cały czas mijam po prostu pługi stojące zaparkowane po poboczach drogi ze względu na to, że pojutrze zapowiedziany już jest śnieg. To zobaczcie, szykują się już dwa dni wcześniej do tego, żeby byli po prostu w gotowości i mogli na bieżąco odśnieżać tą drogę ze względu na to, że jest to dosyć taka, wiecie, główna trasa, po której jeżdżą również ciężarówki z dostawami do różnych małych miast tutaj przy tej trasie i łączą również właśnie północne Stany z południowymi. Więc to się nazywa kawał dobrej roboty. Dwa dni wcześniej już się szykują właśnie do tego, żeby odśnieżać śnieg, który tak naprawdę nie wiadomo, czy spadnie, bo pogoda może się jeszcze zmienić i wyjdzie na to, że będzie po prostu padał deszcz, a nie śnieg. Wszystko to, co widzicie tutaj, to są takie właśnie ciężkie chmury śniegowe, z których na razie pada deszcz, ale tam już na szczytach górskich widać, że właśnie spadło trochę śniegu, takiego świeżego, więc może i mają rację, może i tutaj jednak będzie padał śnieg, więc dobrze, że są do tego przygotowani. I zobaczcie, nawet pozamykali już kilka górskich dróg, które właśnie przebiegają tutaj przez to pasmo, po to, żeby nikt tam nie utknął. Jadąc teraz tą autostradą 395, sprawdzałem sobie po drodze właśnie, gdzie są jakieś gorące źródła, żeby wskoczyć na chwilę. I minąłem jedno miejsce, gdzie było chyba 4 czy 5 różnych takich miejscówek oddalonych od siebie, powiedzmy tam, nie wiem, pół kilometra, 2 kilometry. I no przegapiłem to, zapomniałem właśnie zaznaczyć sobie tego na mapie i po prostu minąłem, ale teraz znalazłem jeszcze jedno miejsce, w którym ponoć są gorące źródła, ale w komentarzach pod lokalizacją niektórzy mówią, że te gorące źródła się podgrzały do zbyt wysokiej temperatury, żeby się w nich w ogóle kąpać, że właśnie temperatura teraz ma tam około 96 stopni i że no nie jest zalecane po prostu nawet wchodzić do tych gorących źródeł, więc jestem ciekaw, czy w ogóle uda mi się to znaleźć, bo jest tutaj jakiś teren prywatny, nie wiem, o co tutaj chodzi, tam też jest brama, więc tam nie da rady wjechać. Ale zobaczcie, widzicie tą parę wodną tam za tymi drzewami? Od razu wiadomo, że te gorące źródła już są za gorące, bo tam woda się po prostu gotuje. Więc nawet nie będę szukał wejścia, jadę po prostu dalej. So you need a little break, huh, boy. Say you need a little space, yeah, boy. Is it cause you can't be faithful, boy. Hope she's cool.